Witaj, Jakubie. Witaj, Piotr. Piotr to skolupo. Jakubie Jaroński. Yy, witamy Was wszystkich. Mieliśmy trochę inny plan, bo miało być, miała być w tle pasieka, ale wiatr jest dzisiaj zbyt silny i nam bardzo w mikrofonach hałasuje. Także macie tylko widok z tarasu. Yy, a będziemy mówili tradycyjnie o trzech publikacjach naukowych. Pierwsza, charakterystyka zanieczyszczeń yy, w pro, produktach pszczelich na terenie Polski i ocena ryzyka nowotworów w związku z ich konsumpcją. Yy, drugim tematem będzie mapa yy, mózgu. Yy. Muszki owocówki, drozofila, melanogaster. A konkret, konkretnie e, jej larwy. Jej larwy. I na koniec gęstość populacji dzikich pszczół w Europie i na świecie przeglądówka. Więc lecimy najpierw do Polski, czyli nie poruszamy się zbyt daleko. E, uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Ale jednak na Mazury sobie przelecimy. Dobra. Czyli zaczynamy od polskich naukowców. Tak. Tomasz Sawicki, Magdalena Surma, Anna Sadowska-Rociek. Dziękujemy im, dlatego że to badanie nie było w otwartym dostępie. Skontaktowałem się z jednym z naukowców i. uprzejmie przysłać. No i miło z ich strony. Badaniu poddano hmm, produkty pszczele, czyli miód, pyłek, pieżgę i wosprzeli, czyli właściwie wszystkie te najważniejsze. Tak. Ale. Z woskiem zwrócę uwagę na jedną ważną rzecz, dlatego, że oni tutaj wprost piszą we wstępie, yy, że jest stosowanie główny jako dodatek do żywności, głównie również jako dodatek do żywności środek lazerujący. To jest o tyle ważne, że w jednym z naszych poprzednich odcinków, jak omawialiśmy zanieczyszczenia, zwróciłeś uwagę, że w Polsce jest ten problem z instytucjami, które nie chcą akceptować wosku pszczelego jako właśnie również składnik żywności. Tutaj jest czarno-białe napisane, że, że powinno. Jest, się tak, tak to, że, że mo może to być składnik żywności i trzeba się przyglądać też zanieczyszczeniem wosku. No i pasieki, które wybrano do tego badania, to są pasieki z Kujaw i z Podlasia. Tak, z Podlasia, o ile pamiętam, z pasieki zawodowej. Tak. No i spadano kilka właściwie substancji. Tak. Jedną mm. z pierwszych, jak, o jakie chciałbym, na chciałbym zwrócić uwagę, jest HMF. To jest dosyć znana substancja w pszczelarstwie. Ona często pojawia się jako zagadnienie w związku z przegrzewaniem czy to, czy to miodu, czy to syropów y, dla pszczół? Jego zbyt duże stężenie, często pojawia się ten problem, że jego zbyt duże stę stężenie jest y, no, niezdrowe dla pszczół. Ale okazuje się, że również jest to substancja prawdopodobnie potencjalnie rakotwórcza przy spożywaniu dla ludzi. Mhm. E, jej, nazwa, jej nazwa to hydroksymetylofurfural. Oprócz niej badano również furfural, który zachowuje się trochę inaczej. Bo przy HMF-ie mamy taką ujemną korelację, że z czasem przechowywania, także przy, bez przegrzewania, tak. rośnie ilość tego związku, a maleje aktywność biologiczna miodu. Z tego co pamiętam, on, zwłaszcza chętnie to się dzieje w środowisku, gdzie jest duża ilość węglowodanów, no czyli rzeczywiście będą to syropy i... Tak. I oczywiście miody, ale szczególnie jeśli są w środowisku kwaśnym. Więc miód mhm. jest idealną, że tak powiem, pożywką dla tej substancji. No więc, ponieważ ona jest groźna, jak, potencjalnie groźna potencjalnie, przepraszam, groźna, potencjalnie groźna, ale mimo wszystko tak, zależy... nie chcemy, żeby przekraczała tych norm. No ustali. zgadza się. Yy, oprócz tego jeszcze badano pestycydy i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Czyli również substancje, które tak jak HMF powstają, powstają w procesie utleniania i mogę powiedzieć, że to są na przykład substancje, które chętnie powstają na przykład w procesie smażenia mięsa. Generalnie tam, gdzie... A w procesie palenia papierosów również. Też tak. Czyli yy... <laughs> to... Świadczy o tym, że to, w nadmiarze te substancje, jak, mogą się, jak możecie się domyślić, no nie są zbyt zdrowe dla ludzi. <noise> no i teraz tak. Obecność zarówno furfuralu, jak i hydroksymetylofurfuralu jest w miodach naturalna. Nie powinno jej być dużo, ale jest nieuniknione jej pojawianie się. Tak jak zresztą prawdopodobnie w innych artykułach spożywczych. Prawdopodobnie tak. Nie, nie wiemy jak z pozostałymi produktami. To znaczy wiemy o obecności pestycydów. Tu ciekawe, bo w tym badaniu e, znaleziono wyłącznie neonikotynoidy. Nie znaleziono innych pestycydów w tych e, produktach pszczeli. Mhm. Pytanie, e, czy po prostu wszystkie badano, bo nigdy niemożliwe, żeby e, badano wszystkie. W próbkach te neonikotyny... E, nie, badano 56 tak, różnych substancji. Dosyć dużo, rzeczywiście. A znaleziono tylko 4 neonikotynoidy. E, znaczy, w czterech próbkach trzy rodzaje neonikotynoidów. Klotianidyna, imidaklopryd i acetamipryd. Tu? I tu także naprawdę dosyć dużo substancji, rzeczywiście. Tak, no jaką metodą bola? No może tylko powiem pokrótce. no oczywiście metodą ekstrakcji, czyli po prostu z tych produktów, z tych próbek pobranych ekstrahowano te, te substancje i później w roztworze y, sprawdzano po prostu, no jakie było ich stężenie. A żeby było ciekawe, to y, narzędzia, urządzenia kalibrowano do y, rzeczywistych próbek tych substancji, które sprowadzano z innych laboratoriów, tak. czyli. Każda z substancji była sprowadzona, yy, urządzenie skalibrowane i, i poszukiwanie tej substancji w miodzie na tak ustawionych sposób. Tak, i to są pewne metody standardowe. I co nam daje ta standaryzacja w nauce? No choćby to, że tu y, nie będę na razie zdradzał, co odkryto, za chwilę o tym powiemy, ale we wnioskach między innymi pojawia się coś takiego, mm, metoda porównawcza. I dzięki temu, że w innych państwach również stosują tą ustandaryzowaną metodę sprawdzania tych zanieczyszczeń, to możemy się porównywać do innych krajów. Mhm. Yy, jak wypadało to porównanie? Różnie. Różnie. Jeśli chodzi o miód, na przykład, yy, okazało się, że miód yy, na przykład z pewnego rejonu Włoch może być lepszy albo pod kątem, pod kątem innego produktu pszczelego, zaraz Ci powiem, bo tego zapomniałem, o jaki tam chodziło. O Jeśli chodzi o pyłek pszczeli i zawartość HMF-u, to w Turcji był, pod, w badaniach potrafił wychodzić niższy Niższe to zanieczyszczenie niż w Polsce. A, a czego mi tutaj brakuje? No, tego, żeby przebadać większą ilość, bo y, być może we Włoszech y, i w Turcji przebadano większą ilość, być może wzięto stamtąd y, lepsze wyniki, trudno powiedzieć, y, ale y, na, na sześciu próbkach jeszcze pewnie nie można o, pełnej czy... informacji mieć. Ci naukowcy by... sami przyznają, że to jest. Pierwsze tak duże wstępne badanie, ale może powiem, bo akurat trafiłem na, na te liczby. Otóż w pyłku pszczelnym w Turcji zawartość HME ustalono na 3,35 mg na kilogram. Natomiast w, tym, te, w tych próbkach pyłku pszczelnego z rejonu kujawsko-promorskiego wychodził 7,1. Uh -huh. Czyli dwa razy więcej. Nadal jednak poniżej, poniżej normy. Poniżej normy, więc produkty te ciągle jeszcze były w normie. Zgadza się. I może powiedzmy od razu, że e, jakoś tak ja najbardziej się przyjrzałem czemuś, co, co zdecydowanie nie powinno się tam znaleźć, czyli właśnie tym wielopierścieniowym weglowodorom aromatycznym. I skąd one się tam znalazły, Piotr? No Największe podejrzenie to jednak produkty naftowe, czyli, czyli to, co zostaje w powietrzu z samochodów, to, co na generuje przemysł. Z różnego rodzaju spalin. Taka jest główna hipoteza naukowców. Przypuszczam, że też i pozostałości opon ścieranych na drogach i, 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 i tym podobnych rzeczy. Czyli mi się tutaj pojawia taka myśl, że być może nie warto stawiać pasiek bardzo blisko dróg szybkiego ruchu. Pewnie masz rację, ale chyba nikt nie stawia ich tam intencjonalnie. A jeśli są uprawy, na które wywozimy towarowo pasieki, to z drugiej strony chyba się decydujemy pomimo bliskości tych dróg szybkiego ruchu. No dobrze, ale czy, czy te węglowodory przekraczają normy, czy nie? Nie. Nie Aha. przekraczają poza tym spośród tych węglowodorów, które były badane. Tylko połowę wykryto. I jeszcze co ciekawe, wykryto je, tę połowę, którą wykryto, wykryto je konsekwentnie we wszystkich próbkach. I teraz pytanie, mhm. czy nie jest tak, że wszystkie miody w Europie będą te, te produkty w sobie miały na takich bardzo małych poziomach? A poziomy są na tyle małe, że. Mm, Odniesiono je do siatki, percent, pe, pe, do siatki percentylowej dotyczącej ryzyka zachorowania na raka, i ten poziom wyszedł do 7 razy 10 do minus 6 potęgi, czyli około milion razy mniej niż ten moment, w którym powinniśmy się zaniepokoić jego ilością. Generalnie Okazało się, że, że, że urządzenia były skalibrowane świetnie, a były skalibrowane świetnie, ponieważ dokładność tych badań była na poziomie y, pojedynczych procentów. Jeżeli coś badamy z dokładnością do 7 czy 8%, to znaczy, że, że badamy z naprawdę przyzwoitą dokładnością. Rozumiem. Jaka jest twoja konkluzja? Może, czy taka, że jeszcze się czym martwić, więcej tego badać? Czy może powinniśmy spać spokojnie, że mamy najlepsze na świecie produkty pszczele? <grym> ja bym sugerował, że produkty pszczele są najlepsze na świecie wszędzie na świecie. <grym> I one nadal są bardzo zdrowe, a czy więcej badać? Tak, więcej badać, żebyśmy mieli lepsze pojęcie i na temat geograficznego rozmieszczenia zanieczyszczeń i ewentualnie przygotowali się na jeszcze trudniejsze czasy, kiedy tych zanieczyszczeń być może będzie jeszcze więcej, albo jakoś aktywnie tym zanieczyszczeniom przeciwdziałali, chociażby w taki sposób, jak powiedziałeś, żeby bardziej świadomie na przykład unikać dróg szybkiego ruchu albo. Terenów przemysłowych. Albo, e, co będzie z tym oczywiście jak najbardziej kompatybilne, e, powodować e, czy zachęcać, e, czy wręcz e, ustalać przepisy, które to będą wymagały, progres w kierunku mm, innego, rodzaju, e, innego rodzaju energii potrzebnej do na przykład samochodów. do no, tak jest. W tym kierunku powoli świat idzie, są, są problemy, ale, ale powoli świat idzie w tym kierunku, żebyśmy produkowali mniej yy, chociażby właśnie tych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. No nic. To, a taka jeszcze drobna uwaga: jeżeli ktoś by się martwił y, tym, y, tym stężeniem na przykład, który, y, tym stężeniem węglowodorów. Y, a jednocześnie na przykład by palił papierosy, to mogłoby dosyć nie, Tak, dosyć byłoby to dosyć kuriozalne. Dosyć kuriozalne, bo, bo więcej, na pewno więcej przyjmuje tych produktów, nawet jedząc potrawy z grilla, niż spożywając produkty. Dlatego z ja unikam potraw z grilla. Ja nie. Dzięki. Co widać. Lecimy do. Nie, no nie wiem, czy to jest takie proste przełożenie Lecimy w tym kierunku. Lecimy do Cambridge, na Uniwersytet Cambridge w Anglii. Mapa mózgu larwy muszej. Larwy muszki owocówki. Drosophilia melanogaster. Wy. Mówiliśmy już o niej kiedyś w odcinku, polska nazwa. Wilżna Karłowata. Tak, ja tutaj. Sugeruję to badanie, albo to powiem na końcu. <laughs> ja najpierw taką, taką dygresję. Kilkanaście lat już minęło, jak na spotkaniu w Polance profesor. Lipiński mówił o emocyjności pszczół. Mówił, opowiadając o różnych rodzajach ekspresji rodziny pszczelej na stany, których nie mógł nazwać emocjonalnymi, bo byłoby to nadużycie. Więc używał formy emocyjność. I być może jesteśmy bliżej przyjrzenia się temu tematowi. Chociaż tu od razu może powiem, że drosofila melanogaster ma w mózgu 3016 neuronów, a pszczoła około miliona. Więc dopóki do, do momentu poznania pewnych działań pszczoły od strony funkcjonalnej mamy jeszcze sporo pracy. Ale już oddaję Ci głos w kwestii. Metodologii. Tak, bo tutaj nie do końca badano. Tutaj spróbowano się dowiedzieć o pewnych elementach pod względem funkcjonalności, ale de facto badano strukturę. Na, o co chodzi? Zazwyczaj mózgi są tak skomplikowane, że, mm, że no, nie schodzimy. Do rozdzielczości neuronów i połączeń między neuronami. No, Czyli po prostu wyróżniamy pewne fragmenty mózgu, które nazywamy tak, a nie inaczej, jakimiś narządami, podzespołami. Natomiast dotychczas było kilka takich map mózgu, które nazywały się fachowo konektomem. 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 Od konekt. Ale czasami yy, nawet naukowcy posługują się takim, yy, takim pojęciem jak wiring, czyli okablowanie według nas. Okay. Yy, co, co jest takie blisko no temu, co przesłuje? Słuchajcie, no bo pewnie pamiętacie, że neuron wygląda mniej więcej tak, że ma po prostu długą komórkę, ma tutaj dendryty, masy napsy, które się po prostu łączą z innymi komórkami i powstaje taka, no, zdecentralizowana sieć de facto. Mhm. Zresztą, dlatego się czasami na, na sztuczną inteligencję mówi też sieci neuronowe, bo to jest mniej więcej troszeczkę struktura organizacji. Po... Tak, właśnie mhm. strukturalnie podobne. No i dotychczas mieliśmy tylko kilka takich map mózgów, kilka jeszcze pomniejszych, znaczy nie w kwestii rozwojowej mówię, pomniejszych zwierząt, tylko takich, które mają prostsze układy nerwowe. No. I bo one miały na przykład po kilkaset e, tych neuronów, natomiast tutaj po raz pierwszy ci naukowcy zeszli do mózgu już e, muszki owocowej, która ma 3016 tych neuronów i, po i właśnie, dotychczas nie było wiadomo ile połączeń, okazji, połączeń, połączeń ma 5, przynajmniej ten mózg konkretnie tej larwy, która została no niestety uśmiercona, Zaraz powiem jak. 500 tysięcy 548 tysięcy na połączenie. Z czego to wiadomo, bo oni zeszli do mapy mózgu z rozdzielczością do jednej komórki. Do połączeń synaptycznych. Tak. Każdą, każdą. Jak to uzyskali? Otóż e, dzięki mikro, e, mikrofotografii elektronowej. To znaczy, e, to znaczy e, zamrozili, zamrozili tą larwę. I jej mózg kroili, można powiedzieć, pod obrazem mikroskopu elektronowego na super cienkie plasterki. Takie, że jeśli dany neuron, prawda, nie był po prostu w poprzek tego krojenia. To i tak się znalazł. To i tak się znalazł. A jak był po prostu w, w poprzek, to wiele plasterków. Yy, yy, potrzeba było wiele plasterków, żeby później pieczołowicie, ręcznie w komputerze go zrekonstruować łącznie z tymi jego rozgałęziami, czyli połączeniami z innymi. No i, no i oprócz tego, że yy, zrobiono to wszystko, wklepano te, te, te informacje, to jeszcze yy, znaleziono połączenie. Zarówno wszystkie połączenia yy, między synapsami, zmapowano te połączenia, jak i, a tu masz fajny, tu masz fajny, jakbyś mógł pokazać, te 480, przepraszam, nie powiedziałem jeszcze, zidentyfikowano 480 neuronów wejściowych i od tych neuronów wejściowych zmapowano trasy przebiegające aż do wyjść neuronowych, czyli na przykład do sterowania pojedynczymi mięśniami. I w, i w ten sposób... Yy, wszystkie yy, połączenia, wszystkie trasy na zasadzie przyczyn i skutków yy, i możliwych skutków zostały zmapowane. Tak, bo co jest o... niesamowite? I, a, bo o co chodzi? Bo, i okazało się, że nie, nie wszystkie połączenia, jak można było się spodziewać odpowiadają tego, co myśmy się domyślali o budowie mózgu pod względem patrzenia trochę na niego z zewnątrz, czyli ze słabą rozdzielczością, tylko pod względem takiej budowy. Dlatego, że zobaczcie, oni po prostu pogrupowali. Pogrupowali na różne zresztą sposoby te komórki nerwowe. No w jaki sposób pogrupowali? Po pierwsze, że komórki się, się trochę od siebie różnią, a po drugie, pogrupowali je pod punktu widzenia jak one się łączą, czyli są ewidentnie jakieś centra, są ewidentne jakieś miejsca, które są ze sobą bardziej zespolone, połączone, ale właśnie strukturalnie. To nie znaczy, że one będą w jednym miejscu. Na przykład znaleziono dość dużo połączeń pomiędzy, a bo co ciekawe, mózg larwy muszki owocowe jest... też ma dwie półkulę, tak? Mózg I znaleziono dość dużo połączeń, na przykład pomiędzy jedną, a drugą półkulą. Tam też są takie neurony, które są analogiczne względem siebie, i one bywają połączone. I znaleziono różne, różne takie węzły, punkty centralne, również takie, które same siebie pobudzają, i połączenia wskazują, że sygnał, który tam dociera sygnał elektryczny może się zapętlać. Czyli zob zwróć uwagę, bo najprostszy sygnał taki zupełnie odruchowy jest taki, że na przykład ktoś się oparzy i od razu dociera do muszczku. Sygnał yy, tutaj bólowy dociera do mózgu, yy, zabranie następuje ręki. Reakcja tak miastowa. samo coś tam yy, zobaczysz mhm. na przykład i nie zastanawiasz się na tym, tylko buch, następuje reakcja. Natomiast w momencie, kiedy masz różne zapętlenia, pobudzanie się, tam są różnego rodzaju ślimaki takie odkryte to masz już jakąś tam być może percepcję. I masz jakiś organizm, który na przykład potrzebuje chwili, żeby podjąć decyzję. I jakiś... Nie jest istotne tak do końca, czy ta decyzja będzie świadoma, czy nie. Ale, co ale jakiś jest? rodzaj protoświadomości, jakiś czegoś, czegoś można by się tu powoli doszukiwać. I wtedy, kiedy byśmy rzeczywiście już, hmm. odchodząc od tego Na badania, pewno, doznaniowo pewno większej doznaniowości. Na pewno tak bym to, tak, bym to tak Tak czy inaczej to są już y, sygnały przetworzone i nie, y, nie wprost sterujące. Y, tu są pewne ograniczenia, bo jak mówiliśmy, wybrano larwę muszki owocówki, y, po to, dlatego, bo ona jest prak praktycznie przeźroczysta. Łatwiej było y, zidentyfikować te wszystkie y, elementy y, systemu nerwowego. Y, ale y, ci naukowcy wiedzą, jakie, neuron, jakie te neurony pełnią funkcję w życiu o, y, dorosłego owada, więc, y, więc tak naprawdę to mapowanie jest pełne, y, nawet jeżeli chodzi o, o postać mago. Y, no tutaj na, y, na pszczoły jeszcze musimy poczekać, bo nawet larwa pszczoły nie jest aż tak przeźroczysta, żeby łatwo było zbadać jej system nerwowy, jak sądzę. Ale jeśli chodzi o pszczoły miodne, ponieważ jest to wybitnie społeczne zwierzę, można się spodziewać, że jeszcze więcej będzie tam różnego rodzaju zaskakujących pętli mm. i zbogów. bardzo w, Bardzo znie, ze zniecierpliwieniem czekam <laughs> na to, pewnie będę czekał parę lat. Ale, ale nie z wielką bądź ciekawością. Nie, nie czekam bądź na specjalnie to. pszczelocentryczny, Piotrze, dlatego że chciałem przypomnieć mój postulat z któregoś tam odcinku z poprzednich, że Ponieważ e, zobaczcie, na temat jednej biednej larwy Mózki, która została e, zamrożona, jest tutaj mm, ile tych stron, 20 stron czyste, e, czystej publikacji, ale razem z surowymi danymi jest około 70. Ponieważ życie tej larwy mózgi uśmiercone spowodowało, no naprawdę, to może w przyszłości wręcz nawet spowodować pewną rewolucję w nauce. Może. Tyle się dowiedzieliśmy nowych rzeczy dzięki temu. Tutaj nawet, żeby nie było, ja rozumiem z tego artykułu jakieś 20-30%, no jest bardzo techniczny, neurobiologiczny. Ja nie więcej na pewno. Tam naprawdę, jeśli chodzi o samą budowę, dowiedzieliśmy się nowych rzeczy, jeśli chodzi o samą budowę komórki nerwowej, których się nie spodziewaliśmy. I teraz tak. No, podtrzymuję to, co powiedziałem wtedy, jako żart. Już się przywiązałem do tego mojego żartu i staje się no, moim poważnym postulatem, żeby w Polsce postawić pomnik w karbowatej, karłowatej, który będzie nawet większy od pomnika prezydenta Polskiego. <laughs> Bardzo dobrze. <laughs> Popierasz? Zostajemy w Anglii. Pewnie popieram. No Zostajemy w Anglii, Uniwersytet Sussex. Już tam kiedyś byliśmy, wracamy. Piotr, ty, ty chcesz zacząć? Ty proszę cię. Zacząć. Bo przyznam, że jest to temat, który mnie nurtuje już od przynajmniej kilku lat. Słuchacze mojego podcastu pewnie mogą się zorientować, że często zadawałem pytanie moim gościom i pszczelarzom, i naukowcom, i ewentualnie też innym, jeżeli się tam znaleźli. Ludzie, o taką sprawę, czy pszczoła miodna jest zwierzęciem udomowionym, czy dzikim. I, nie, i pewnie jako słuchacz chyba mojego podcastu, tak, tak. pewnie zwróciłeś uwagę, że odpowiedzi były bardzo różne. Bardzo różne, ale pół ciekawe. na pół chyba. Tak nie liczyłem jeszcze. Układało. Nie liczyłem tego jeszcze. I tego, uh -huh. że trafiłem na no, badanie, które mnie od razu zaciekawiło, dlatego że jest przeglądówką, która właśnie po części odpowiada na to pytanie, dlatego że bada zagęszczenie dzikich populacji czuł miodnych, czyli Apis mellifera, na świecie, w tym również z uwzględnieniem Europy. Zgadza się. Eee, I eee, to jest badane od niedawna, co ciekawe, bo mhm. chyba pierwsze, najstarsze badanie w 1982 roku dotyczyło lasu Arno w stanie Nowej I Od razu Ci mogę powiedzieć, kto to badał. To badał profesor Tom Sealy. Mhm. Nie, yy, znany Ci profesor? Nie, 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 on nie, napisał między innymi książkę nie, nie. I Demokracji, czyli Demokracja Pszczółmiowa. To, to już mi Ten, znany. Kiedyś miał takie dłuższe włosy, teraz niedawno się ściął. E, taki w okularach bardzo sympatyczny profesor. E, on szczególnie, on, aha, on zbadał zresztą kolektywne zachowania, e, przy, e, przy, e, kolektywne zachowania roju pszczelego przy podejmowaniu decyzji, przy e, wyborze nowego miejsca do, wpro, do wprowadzenia a ja wrócę jeszcze do tego hmm. lasu Arno, hmm? bo tam, tam jest jedna z wielu ciekawostek w tym badaniu. Tak. Ponieważ od tego 1982 roku, co jedną czy dwie dekady, badano te dzikie pszczoły i okazało się, że ich zagęszczenie w tym lesie nie zmieniło się od tego czasu, pomimo w międzyczasie pojawienia się Varroa Destructo. Dokładnie. Dlatego one są aktualnie z tego, co wiem, również że są obiektem badań z tego powodu. Tak, bo być może mają jakieś cechy od właśnie dręcze oporu, którym już poświęciliśmy I kilka odcinków. I dresztą. co prawda nie było wcześniejszych badań naukowych, ale też wzięto historyczne informacje z obszarów południowego Uralu, gdzie okazało się, że od, od XVII wieku do dzisiaj nie zmieniła się także gęstość. Dzikich rodzin Apis mellifera. Widzisz, dobrze, że o tym wspomniałeś, dlatego że ten Las Arnold jest dobrym przykładem rozróżnienia, jakie możemy zastosować, jakie często stosują konserwatorzy biologii, czyli powiedzmy ekolodzy, którzy zajmują się ochroną środowiska pomiędzy zwierzętami zdziczałymi, dziczającymi lub. Dzikimi. Po, po angielsku jest takie słowo, które to trochę odróżnia, po polsku nie mamy takiego słowa, mianowicie Feral, mówi się Feral Bees, i często zau, zauważę, nasi drodzy widzowie i słuchacze, że często jak czytacie angielskie publikacje, to się mówi o tych pszczołach miodnych Feral Bees, w odróżnieniu od White Bees, czyli innych przyrodomnych, dla których te pszczoły miodne są często zagrożeniem, bo to są ewidentnie uciekinierki z pasiek, bo one zostały tam przetransporowane przez kolonistów europejskich przecież, tak? To wiadomo. Natomiast co innego jest trochę wild. Po angielsku mamy wild geese. I, mhm. i, i te, te populacje, które są pierwotne dla danych obszarów, na przykład w Afryce i Europie, gdzie pszczoła miodna występowała, tak. jeżeli one są rzeczywiście pierwotne, mogą być jak najbardziej tutaj przez konserwatorów wtedy nazywane wild, czyli dzikimi populacjami. I to jest dosyć ważne w tym badaniu, jeżeli, szczególnie jeśli chodzi o nasze wnioski. No do naszych wniosków jeszcze dojdziemy. Jeszcze trochę ciekawostek, że z tego badania wynika, ale należy dotraktować bardzo ostrożnie, że y, około 25 razy więcej jest na świecie kolonii y, dzikich Apis mellifera y, od tych y, hodowanych w ulach. Y tak, szczególnie oczywiście poza Europą, bo jak później zobaczymy, w Europie jest najmniejsza ich gęstość. Tak, w Europie, znaczy w Azji jest najmniej, bo w Azji apis mellifera nie funkcjonują samodzielnie dobrze z powodu y, specyficznego klimatu i dostępności pożytków i problemu z wychowem czerwiu, ponieważ gniazda są zalewane. No tak, tam najczęściej y, zresztą te pszczoły są również przetransportowane w historycznie przez człowieka. Y, tak y, i. I, I co ciekawsze, to w, właśnie w Azji jest najwięcej yy, pszczół zarządzanych przez człowieka, bo jest ich około połowa światowej populacji. Tak. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, jak to jest do, y, 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 zróżnicowane dość mocno. Otóż mamy y, w Polsce z jedną z najrzadszych zagęszczeń, przynajmniej według tych nielicznych badań, które były rozumione, tak. czyli 0,1 mhm. yy, kolonii, na kolonii czy tam rodziny na kilometr kotowy do. I to średnio na, do Australii, gdzie jest na przykład 77. Ale średnio, bo był, tak jak pamiętam, jak czytałem, to były też miejscówki, gdzie było 140 ileś. Mm -hmm. Ale oni tutaj zwracają uwagę, a dlaczego to jest ważny w przypadku tak. Australii? Dlatego, że tam nie wiem, czy wiesz, że pszczoła miodna w Australii ma status organizmu inwazyjnego została tam sprowadzona, a, no tak. a oni szczególnie dbają, Australia, aktualnie, po tym, co zrobili kiedyś Nie wiedziałem o tym. O ochronę środowiska, bo oni przecież mają sp bardzo Rzeczywiście. specyficzne ekosystemy. Oni badali te dzikie rodziny pszczoły miodnej po to, żeby się zorientować, czy da się je zniszczyć, czy mhm. da się je tak, zlikwidować. Tak, dokładnie. Ma, y, y, właśnie. Zdziczającą populację oni usuwają. Potrafią usuwać w Australii z powodu ochrony, ochrony rodzimych populacji. No, jestem uznana za organizm inwazyjny, ale też zwróć uwagę, e, jakie są ich cele, bo ich celem jest zachować wyjątkowo specyficzny e, ten ekosystem i populację ich rodzimych gatunków. Na przykład weźmy pod uwagę ssaki, tak? No, że wiemy, że tam są, że że tam są mm, torbacze, a nie łożyszkowce. I wiemy, tak jak przetransportowane łożyskowce potrafiły destrukcyjnie wpłynąć na populację. Oczywiście. E, I gatunków, e, gatunków ssaków, łącznie z wyginięciem, z wymarciem, całkowicie. I teraz, e, i teraz dlaczego to, dlatego to było ważne? I te ale. Należy to traktować, tak jak powiedziałem, z ostrożnością. Oni zwracają tu uwagę na, pewną, na, na, pewną, na pewne skłonności, czy błędy krótko mówiąc, skrzywienia poznawcze, które podczas zbierania tego typu danych mogły się wydać. Bo przypominam, że to jest przeglądówka, czyli ona analizuje różne badania, na które trafili. Pierwsza rzecz. Otóż jeżeli... W danym miejscu, tak jak ten Las Arnold, mhm. znane jest z tego, że tam są te, już te dzikie lub z, zdziczałe pszczoły miodne, to szczególnie się je bada. I, i w tym miejscu można odkryć więcej tych, tych, tych kolonii niż na zewnątrz. Wobec tego bo tam po prostu nie zrobiono no to, badań. No to ja ci jeszcze powiem o innym tak. y, i y, o innej sytuacji zakłócającej tak. taką, taką możliwość przeliczenia S tych rodzin. Skrzywienia poznawczego. Skrzywienia tak, to poznawczego, to. chociażby dotyczące tej Hiszpanii i tych słupów mhm. energetycznych, o których mówiliśmy kilka odcinków temu, y, bo w tym badaniu y, poszukiwano rodzin dziko żyjących, ale w słupach energetycznych, natomiast w ogóle nie zajęto się Dziko żyjącymi rodzinami poza tym, yy, poza tym siedliskiem. Więc to, to jest rzeczywiście kolejne skrzywienie. A poza tym. Jest hmm. jeszcze jedno skrzywienie. Pozwól, że dokończę. O tych. Oni zwracają uwagę, że yy, wyszczególniają taką liczbę jak 50 kilometrów. Bo jeżeli często w badaniach mamy rozdzielczość, yy, rozdzielczość z takiej badaną teren do mniej więcej 50 kilometrów. Jeżeli mamy. Dzielimy teren na takie 50 kilometrów. Jeżeli badamy to tak rzadko. To jest też inne zagrożenie. Czyli pierwsze zagrożenie było takie, że dany teren, ponieważ jest znany, może być dużo dokładniej zbadany niż inne, a to zagrożenie z kolei powoduje, że ponieważ badaliśmy to tak niedokładnie, to nie odkryliśmy wielu ukrytych rodzin przelisk, które były. Właśnie, przy... właśnie o tym mniej więcej, to mniej więcej pokazuje jeden z tych dwóch wykresów. Yy, ten tutaj. Yy, że jeżeli teren jest mały, to tam jest duże zagęszczenie dzikich rodzin. Jeżeli teren jest duży, to tam jest małe zagęszczenie dzikich rodzin, czyli coś co jest mniejsze zostało zbadane dokładniej yy, niż coś co jest większe. I a zobaczmy jeszcze coś takiego, yy, właśnie. I teraz przechodzimy kolejna fajna ciekawostka. To te, bo, tak, to omówiliśmy teraz trochę metodologię metodologia tych, tego artykułu, tych badań de facto, no bo przecież, jak już mówiliśmy, nie raz, przeglądówki są rodzajem też badań. Przechodzimy do powodów, dla których w jednych rejonach jest ich więcej, w drugich mniej. Z jednym z powodów, o których już wspomniałeś, to jest kwestia stabilności populacji, czyli na przykład dręczooporność, tak? Już o tym trochę wspomniałeś. Tak. Ale oni zwracają uwagę, że wyszło im, wyszła, wyszło im statystycznie po prostu, bo oni też, nie będziemy już teraz o tym mówili, ale użyli oczywiście jakichś zaawansowanych metod statystycznych, o których zresztą ja nie mam pojęcia. Fajnie na wykresie tutaj widać wpływ temperatury średniej dobowej na zagęszczenie dziko występujących rodzin. pszczół. zobaczcie sobie, że tak, jak jest zimno, szczególnie na przykład w Europie, w Norwegii, tak? Mhm. Jak są niskie, średnie temperatury, to pszczół jest mało. Znaczy po prostu występują z niską częstotliwością, te dziko żyjące i dzikie, natomiast je, i coraz, coraz rośnie, rośnie rośnie, aż dochodzi do optimum, kiedy, do optimum komfortu zbierania pożytków, co oni określili na około 20 stopni i od 23 stopni w krajach tropikalnych zaczyna, zaczyna już. Zaczyna maleć, tak. Yy, zaczyna maleć gęstość tych rodzin. Tak. Kolejny, kolejny powód, który, zmienia, który może wpływać na gęstość. Otóż w krajach ciepłych, typu Afryka, m, Ameryka Południowa, pszczoły tworzą mniejsze kolonie, szczególnie pszczoły afrykańskie są z tego mhm. znane. Tworzą mniejsze kolonie i często się roją. To może powodować, że będą mniejsze te kolonie, ale będą, e, będzie ich dużo więcej i też. Co ciekawe, występują tam w postaci naturalnych skupisk, takich jak, jak chociażby Apis dorsata. Yy, podobnie w jednym, yy -y. na jednym terenie a. występuje dużo rodzin pszczelich. To, to są takie jakby naturalne pasieki, prawda? Na to nie zwrócimy uwagi, dlatego yy -y. dobrze, że obydwaj oma a nie omawiamy to badanie, a nie ja, No a sam tak, pojedynczy. zauważamy różne rzeczy. Tak, tak. Ale I chyba kolejna. Oba zauważyliśmy no. jedną, e, mianowicie pewną korelację między e, liczbą rodzin zarządzanych przez człowieka, a, a liczbą rodzin e, dzikich, bo. Tak, i w Europie jest. E, tak, oczywiście w Azji nie ma dziko żyjących rodzin pszczelich, zostały wszystkie nas tak prowadzone, więc jakby Azja no, na tym wykresie jest tylko e, ciemniejsza. Natomiast e, w Europie jest ten stosunek dziko żyjących rodzin pszczelich czy dzikich do mm, zarządzanych często y, intensywną gospodarką pasieczną, no, najmniej korzystny z punktu widzenia dziko żyjących rodzin pszczeli. Prawie. W innych krajach, jak na przykład Oceania, Ameryka Południowa, no, Afryka szczególnie, no to w ogóle w Afryce ci ludzie można powiedzieć, że cały czas głównie pozyskują produkty pszczele z dziko żyjących rodzin uh -huh. pszczeli w Afryce. I tam ich uh -huh. jest zdecydowanie dużo. Bo też zanim przejdziemy do omówienia tego, co może się tutaj troszeczkę posprzeczamy, to jeszcze powiem o tym jednym, o tym jednej cesze środowiska, cesze lokalnego klimatu, który może mieć na to wpływ. Otóż pożyt zasoby środowiska netto. No tak. te, Zobacz, że w Afryce po pierwsze te kolonie są mniejsze, a po drugie one mogą, ponieważ dłuższy jest okres wegetacyjny, większa jest różnorodność kwiatów, mogą mieć uh -huh. po prostu więcej tych rzutków, więc mogą też wyprodukować, brzydko mówiąc, więcej roi. Uh -huh. Z tego też powodu mogą być różnice. No w klimacie umiarkowanym i chłodnym, jak na przykład był pierwotny, bo pszczoła miodna zawędru, aktualna i populacja, jej historia sięga w naszym rejonie polskim mniej więcej 12 tysięcy Lat temu, czyli po ostatnim środowzeniu tu się mhm. osiedliła, no wtedy było chłodno. Nie tak, tak jak teraz, że jest troszeczkę cieplej, do czego my się przyczyniamy, ale było chłodnie i po prostu rzadziej występował. rzadziej występował. Właśnie, ale pytanie i teraz dochodzimy. Czy tak rzadko jak stwierdziły te polskie nieliczne badania, że 0,1, że jesteśmy jednymi z najgorszych pod tym względem? Na pewno nie, na pewno nie to nie to nie. Znaczy. Yy... Można by wyciągnąć taki prosty wniosek, że dużo pszczół w ulach y, to mało pszczół y, żyjących dziko, i, i, i z tego można by wyciągnąć wniosek, no. że, że to jest kwestia właśnie y, konkurencji o, o pokarmi. I znaczy, te wnioski są tutaj zaproponowane jako hipotezy, to nie tak, że ja sobie je wymyślam. Ja wiem, ale to są tylko jedne z możliwych hipotez, bo zupełnie innymi hipotezami, yy, znaczy zupełnie innymi, yy, na co innego wskazuje to, że w Polsce mamy, yy, mamy w kwestii rodzin zarządzanych yy, zagęszczenie 1,2 rodziny na kilometr kwadratowy, a w Afryce 1. Różnica? W Europie czy w Polsce? W Polsce, przepraszam. Nie, w Europie, przepraszam. A, no w Polsce mamy dużo większe. większe. W Polsce mamy przeprzczelenie. W Polsce. Europie 1,2 rodziny na kilometr kwadratowy, a w Afryce jedną rodzinę na kilometr kwadratowy w ulach. Natomiast w, Pol w Europie mamy 0,3 rodziny dzikiej na kilometr kwadratowy, a w Afryce prawie 7 rodzin na kilometr kwadratowy. Mhm. I e, przy dodatkowych argumentach, o których oni tu też mówią, mhm. że e, w Europie jednak e, występuje e, bardzo mało e, możliwych miejsc siedliskowych dla pszczoły e, miodnej, ale e, sugeruję, że to, to jest również e, działalnością człowieka. Jest to działalnością człowieka? Jest, przyznaję, gdybyśmy prawdopodobnie, gdybyśmy mieli dzikie ostępy, puszcze i drzewa z dziuplami, to mielibyśmy nawet przy takim wysokim zagęszczeniu pszczół w pasiekach, mielibyśmy też spore, sporo większe zagęszczenie pszczół. Tak, dodatkowo przez wiele lat w, w lasach polskich, no, nie tylko, że są polski, panowała moda, żeby po prostu tych starych, dzupiastych drzew nie zostawiać. To się teraz trochę no. powoli zmienia. Więc to może być tak. jeden z, z słyszę, winowajców. Oni piszą o tym, że częściowo. Od, 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 Dzi że możliwe, dokładnie zacytuję, ok? Możliwe, że działalność człowieka jest częściowo odpowiedzialna za niskie zagęszczenie e uh -huh. dziko żyjących pszczół miodnych, które są odnotowywane. Inna sprawa, że faktycznie, bo o tym mi mówił choćby sam profesor Andrzej Oleksa, inna sprawa jest, na ile rzeczywiście to są, tak jak się często używa tego, e tego argumentu, że to są u niarki z, pas z pasiek, a na ile to są... Rozmawialiśmy o tym problemie w przypadku uh -huh. tej, tych słupów hiszpańskich, no na, ile, na ile to jest populacja niezależna. To wymaga dodatkowych badań genetycznych, ale no, sam powiedziałeś, że, że człowiek dość mocno tutaj ingeruje w to środowisko, zmienia, szatkuje to środowisko, yy, yy, powoduje zubożenie i siedlisk, yy. tutaj ma na myśli potencjalne gniazda dla, dla tych pszczół miodnych, ale to jest też moim zdaniem sprzężone z wysokowydajnym szelastem. Jak? Mianowicie... Po pierwsze w kulturze, dlatego że jaki, e, jaka jest akceptacja dla na przykład e, dziko, e, dziko żyjących pszczół e, miodnych w Polsce? Często, jeżeli się takie odnajdzie, to po pierwsze uważa się, że to, tam się dzieje jakaś krzywda, że należy najle najlepiej ten rój pobrać, dwa wymienić matkę, na lepszym oczywiście, czyli bardziej produkcyjną, czy odymić. odymić. To są trzy pierwsze rzeczy, Za odymić, zanim wyprodukuje czerw. No i na pewno, na, na pewno jeszcze najpierw sprowadzić pszczelarza, który tę rodzinę zabierze. No tak, to powiedziałem, rodzin, aby, tam, tak, tam, tak, tam. zabrać ją stamtąd. Tak, zabrać ją stamtąd. I nie, jest mhm. pewna kulturowa nieprzychylność. Yy, chyba tu się z Tobą zgodzę. Chyba tak. Yy, prawda, że no, yy, nigdzie na świecie nie akceptuje się pszczół w bezpośredniej bliskości swojego domu w ścianach, podmurówkach czy tym podobnych miejscach stamtąd raczej wszędzie na świecie pszczoły się zabiera. Z drugiej strony coraz częściej Ale... się wchodzi z pasiekami do miazli, do ogródków przy domu. Tak, nie? oczywiście, że tak. No bo to nigdy nie jest jednoznaczne. Tak, tak. Natomiast taka większa przychylność dla dziko żyjących pszczół w dziuplach byłaby rzeczywiście dobra w, tej, w tym kierunku. Nie da się też zauważyć, Piotrze, że od XIX wieku, od czasu opracowania ramki, węzy, zwłaszcza końcówki XIX wieku, no jednak dość mocno, pod względem ilościowym, intensywności wpływu na otaczające środowisko, dość mocno przyspieszyło przelarstwo. Ja tutaj mam jeszcze jeden argument, ale to chyba porozmawiamy sobie przy okazji innego artykułu. Mam na myśli. Kultur, ekonomię, która jest powiązana, yy, idee powiązane z, yy, z prądami ekonomicznymi, które są powiązane z kulturą, bo nawet ostatnio wszedłem yy, gdzieś tam na jakąś grupę i czytałem o, intens yy, o masowym hodowc masowym powielaczu matek pszczeli, bo tak to trzeba powiedzieć, gdyż nie był to hodowca. Mm -hmm. Tylko powielał matki wprowadzane za yy, zagranicy i pisał o tym, jak pszczelarstwo yy, yy, jest niezłym biznesem i jakim jest stanie, i podawał, co jest kosztem. I, I, oczywiście, czym, I oczywiście, nie, wiesz, wiesz co zrobił? Klas nie podał kosztów środowiskowych. Wiem o czym mówisz, bo, bo już parę razy na <noise> podobne tematy dyskutowaliśmy, a, a wrócimy pewnie rzeczywiście tak. do tego, kiedy będziemy e mieli jakieś e nie, nie, konkretne badania. tutaj chodziło mi o to, że, nie, że, ten, że, że ta osoba była dla mnie klarownym przykładem, która nie podała kosztów środowiskowych. To co oni mówią, mhm. że wpływa na zagęszczenie rodzin pszczelich, czyli nie podała. Tej masy netto lokalnych pożytków. No a chyba jest to dość zrozumiałe, że jeżeli ktoś wozi na przykład 100, 200 rodzin na jakiś teren, no to przynajmniej na ten okres, kiedy one tam stoją, no masa tych pożytków rozkłada się na dużo więcej organizmów. To prawda. To zawsze tak będzie. Yy, ale chyba już kończąc ten temat. Mm, jeszcze jedna ciekawostka, tak. bo w Europie dzikie pszczoły obserwuje się w Finlandii do szerokości geograficznej y -hmm. 60 stopni około, natomiast pasieki bywają prowadzone aż do 68 równoleżnika, czyli tak. sporo więcej tak jest. przy pomocy człowieka. Y, można osiągnąć. Y, jest taki pszczelarz Juhani Lunden, y, który produkuje matki pszczele. On akurat jest pszczelarzem treatment free. Próbuje to robić. Mm -hmm. Dosyć zresztą drogo jest sprzedaje i on jest właśnie za, za tym punktem. No właśnie. Natomiast nie przeprowadzono w ogóle takich badań w Ameryce Południowej, czyli na południu od Buenos Aires y, nie, nie wiemy nic na ten Aha. temat. Y, I tu szkoda, bo mogłoby to być, y, mogłoby tylko, to że tam, być też przyczynek do... Że... Tak, ale chodzi ci o samą Argentynę, czy, czy w ogóle w Ameryce Południowej? E, nie, no w ogóle o Amerykę Południową. Ten, ten poziom równoleżnika Buenos Aires i, i, i niżej pszczół dzikich rodzin raczej nie badano. Aha. Przynajmniej tak tu. To ciekawe, piszą. bo tam przecież występują te, ta populacja pszczół zafrykanizowanych. Ona jest dosyć inna. In, dość... Ale chyba nie aż tak bardzo na południe. A. Chyba to już jest dla nich za zimno, bo przecież i w Ameryce Północnej nie przekraczają południowych. Stanów Ameryki. No w każdym razie, dla mnie jest to fascynujący temat jeszcze z jednego powodu, ale o którym chyba sobie porozmawiam już kiedy indziej, mianowicie, no właśnie, to co na początku zasygnalizowałem i to, co nie będę mógł powiedzieć, bo się rozgadaliśmy, czy pszczoła miodna powinna być bardziej uznawana za organizm dziki, yy, czy udomowiony. I zostawię wers z tym... Tam, a, jeżeli, macie, jeżeli macie na ten temat jakieś swoje przemyślenia, to zostawcie nam je w komentarzu. Okej, okay, dziękujemy i do widzenia. Cześć.